Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jest już po południu, za oknem robi się szarówka. No i dzisiaj pokażę Wam, podam przepis, jak u mnie robi się sos z suszonych prawdziwków. Taki typowy łamacz dla polskiego języka. Sos z suszonych prawdziwków, z suszonego suszu, który u mnie robi się na Wigilię. I powiem Wam tak szczerze, że w moim domu tutaj nie było takiej tradycji tego sosu. To przyszło wraz z moim Edziem. Jak Edziu za mną tutaj przywędrował z południa na zachód, tak i zanim przywędrował ten sosik, powiedział, pamiętam pierwszą Wigilię, jak przyjechał i mówi tak, no już te potrawy robię, a on tak patrzy, a gdzie jest sos z prawdziwków? Z jakich prawdziwków? No jak to? Mówi, sosu nie będzie? I ja mówię, no nie. A on mówi do mnie tak, wziął telefon, wybrał numer do swojej mamy i mówi, dzwoń, sos ma być. Mówi, Wigilia bez sosu? Nie. No i faktycznie zadzwoniłam. Mama Edzia powiedziała mi, jak ten sos się robi. No i od tamtej pory, także to już jest ponad 20 lat, powiedzmy 21, już sos u nas jest tradycją na Wigilię. On się świetnie nadaje nie tylko na Wigilię. Jest bardzo dobrym sosem do gołąbków, zarówno tutaj na Wigilię postnych, jak i takich tych tradycyjnych mięsnych. Można go jeść z kopytkami, można ten sos dawać do czego się tylko chce. Z makaronem jest idealny. No i tutaj woda, ilość składników dobieracie sobie sami. Na oko, na garści, na wiecie, typowa miara u mnie. Dobieracie sobie sami w zależności od tego, ile chcecie tego sosu. Ja tutaj dałam około 1,5 litra wody, później będę oczywiście dolewać, bo to się będzie wygotowywać, i prawdziwków, no tak troszkę trzeba dać, żeby to był taki posmak fajny. I tutaj ważne jest, aby te prawdziwki były suszone, nie świeże. Ze świeżych będzie miał całkiem inny smak, a tutaj bazą mają być suszone prawdziwki. Grzybów nie płukam. Tutaj, w przeciwieństwie do podgrzybków, które gotuję do uszek czy do różnego rodzaju pierożków, prawdziwków nie płukam, z tego względu, że stracą one swój smak. Wtedy całkiem będzie inny smak. Także no, prawdziwki susząc trzeba je dobrze oczyszczać, no ewentualnie gdzieś tam troszeczkę zgrzytnie po zębach, to tak humorystycznie, bo prawdziwki są dobrze oczyszczone i tutaj nie ma opcji, żeby one zgrzytały po zębach. Do tego teraz na starcie daję suszone warzywa. Można dać warzywa surowe, ale suszone nadają całkiem innego smaku. Tutaj ważne jest, aby grzyby i warzywa były suszone. Garść suszonych warzyw, takiej jarzynki, kilka ziarenek ziela angielskiego, liście laurowe Z4 i to wszystko stawiam na kuchenkę do zagotowania się. Nie gotuję pierwsze wody i nie daję na gorącą wodę grzybów, warzyw. Daję ją na zimną. Teraz będzie się to wszystko pomału tutaj podgrzewać, gotować i będą się wszystkie aromaty z tego sosu uwalniały. Jeszcze nie daję soli. Edziu zasypał sobie herbatę, postawił wody w czajniku. No i ta herbata stoi taka niezalana. Ja się pytam, nie zalewasz sobie herbaty? A już idę. Ja mówię, dobra, to ci zaleję. I nalałam tutaj do kubka. Jest tylko pół kubka tutaj tej herbaty. Gdzie reszta wody? Ja mówię, no nie wiem, było tyle w czajniku. Oni przecież nalewałem pół czajnika. Tak, zabrałaś mi do prawdziwków. Wylałam, bo była ugotowana. Tutaj... takie kawały sobie robimy. Tutaj na pewno woda Wam wyparuje.
nie przykrywam ich z tego względu, żeby tutaj nadmiar pary właśnie sobie odchodził i jeżeli ta woda wyparuje, zmniejszy się, no to trzeba ją tutaj oczywiście uzupełnić, nalać, nie? No i ja w tym wypadku zabrałam przeznaczoną do Edzia herbaty. Teraz dosalam sobie tutaj sos. Wszystko wedle uznania. Tutaj przyprawy trzeba dozować. Ja już to robię mniej więcej na oko, bo ten garczek to jest taki dyżurny. Zawsze w nim gotujemy, także mniej więcej wiem ile. I tylko daję sól i pieprz. Do tego natka pietruszki. Daję suszoną, bo już nie chciało mi się schodzić do szklarni, ale najlepsza jest taka świeża, zielona i na Wigilię też będzie tutaj dodana świeża natka pietruszki. Od razu uprzedzam pytania, czy nie za wcześnie jest gotować ten sos na Wigilię? Za wcześnie, kochani. My go jutro tutaj zjemy, prawdopodobnie do makaronu albo może zrobię kopytka, także ten sos ewentualnie można sobie zrobić już w piątek, ale nie zaprawiać śmietaną, to on wtedy w lodówce postoi. I teraz tak od razu odnośnie gołąbków, bo jest dosyć sporo zapytań, jak z gołąbkami po zamrożeniu. Tak jak mówiłam, jeżeli robię gołąbki, nie gotuję ich, bo błędem jest tutaj, przynajmniej tak mi ktoś kiedyś powiedział, ugotować i dopiero mrozić. One mają całkiem inny smak. Zrobić je, na surowo zamrozić, wyciągnąć, rozmrozić i dopiero wtedy gotować. W czym je gotuję? Na post robię to w zwykłej wodzie z dodatkiem masła. Można to zrobić w jakimś bulionie takim warzywnym. Tutaj już kwestia zależy od Was, od Waszego smaku. No u mnie w domu się przyjęło na Wigilię zalewać je tylko zwykłą wodą i troszeczkę masła, żeby ono po prostu tak no, okrasiło. I później właśnie ten sos do gołąbków. Jak długo gotujemy go, aż grzyby będą miękkie? Tu trzeba próbować po grzybku, żeby one były mięciutkie, ale tak około dobre pół godziny, może troszeczkę dłużej, zależy jakie te grzyby twarde. I teraz, jak to jest przyprawione, to wszystko jest ugotowane, śmietanka z mąką. Śmietany też zależy, ile lubicie. Ja tutaj śmietany dałam setkę. W zupełności wystarczy rzadkiej śmietany i do tego mąka. Na tą ilość tutaj mam około 1,5 litra, daję dwie płaskie łyżki mąki. No i trzeba tutaj roztrzepać to, rozfyrtać, czy jak to tam każdy mówi, takim czymś. Tutaj kiedyś na to mówiono montewka i chyba do dzisiaj taki termin obowiązuje, montewka. Dzisiaj są one robione już hurtowo, maszynowo, ale kiedyś robiło się montewkę z choinki, jak choinka była ubrana i już ta choinka, no przyszedł czas ją wynieść z domu, to z samego czubka robiło się taką montewkę właśnie do roztrzepywania mąki w śmietanie czy do sosów, a z pnia, taką już wiecie, grubą, z takimi odnogami, robiło się i w tym się dusiło kartofle dla świń, które parowało się w parniku. Można to zrobić mikserem, czymkolwiek, ważne, aby dokładnie rozbić tutaj grudki mąki, żeby nie były później takie farfocle, żeby po sosie nie pływały, bo to nie będzie ładnie wyglądać. Ja sobie tutaj roztrzepuję mąkę, a mamusia pilnuje naszego ogniska domowego. Żebyście mieli wodę ciepłą do mycia. Żebyśmy wszyscy mieli, a nie tylko my. Ja już się umyłam. A, cwaniara, umyła się, ale wodę... Ja i dziadek się umył, ale przychodzę i podkładam, żebyście mieli wodę ciepłą do mycia. Aha, my będziemy no. Hardcore w zimę. Przygotowanie do morsowania. Mamusia, czekaj, ty czekaj. A ja mogę morsować, jak przyzwyczajony. Możesz morsować? Mogę. Od kiedy zaczynasz? Mamusia zawsze opowiada, jak była młoda, jak się w rowie wykąpałaś, tak? W zimie. Nie raz. Nie raz, no tak. Tylko w jakim ty stanie byłaś, jak do tego rowu wpadłaś?
Stanie stałym. Stanie stałym, ty. I teraz zobaczcie. Sos ma bardzo ładną taką brązową konsystencję, kolor. Piękny brązowy kolor i wlewam tutaj śmietankę z mąką. On się musi zagęścić. Kwestia, jaki gęsty sos lubicie, bo ktoś może lubi taki rzadszy, bardziej wodnisty, ktoś bardziej gęsty, dlatego tutaj trzeba sobie dozować ilość mąki. Jaki aromat. Dogotowuję wodę. Bo Jędziu będzie płakał, że mu tutaj uszczupliłam herbatkę. Zrobię też sobie od razu. Także już herbatkę masz zrobioną. Co byś tutaj nie płakał? Sos z prawdziwków też jest już zrobiony. I na koniec dodaję jeszcze troszeczkę wegety. Łyżeczkę wystarczy w zupełności. Ale aromacik. I teraz sos u nas na Wigilię jest podawany sam, bądź z gołąbkami, to już zależy jak kto lubi. Edziu bardzo lubi ten sos sam z, powiedzmy, kluskami, z czymkolwiek, ale chyba najbardziej lubi sam, także on jest wielkim smakoszem tutaj tego sosu. Wszyscy go lubimy, ale dzięki niemu tutaj przywędrował z, można powiedzieć, południa kraju, od Sanoka, z Bukowska, tutaj na nasze tereny sos z suszonych prawdziwków. I po dzień dzisiejszy robimy go nie tylko na Wigilię, w czasie też między, właśnie w czasie, w ciągu roku też go tutaj dosyć często ten sos robię. No to wszystko zależy, ile prawdziwków uzbieram, no a jak nie mam, to muszę kupić, nie? No wiadomo jak to jest. Także prosto, szybko można zrobić, można to gdzieś tam sobie do swojej kuchni wprowadzić. I tak na koniec jeszcze jest dosyć dużo zapytań odnośnie świeczek z wosku. Tutaj są 4, zobaczcie. Ta w maki, w różyczki, kolory wosku też są różne. To już zależy z jakiej partii był on robiony. I jest taka w maki, i jest taka prosta. Ja to mówię aleja do gwiazd, bo ona tak ładnie się tutaj układa. Te świeczki będą po świętach również dostępne. Tutaj odpowiadam już na pytanie. W opisie podam kontakt do mnie, SMS. Ale piszcie już, kochani, po świętach, bo teraz czas mój się bardzo zawęził, nie mam czasu odpowiadać tak na te SMS-y i paczki już do świąt na pewno wysyłane nie będą, bo to już nie ma czasu. Już za chwileczkę mamy święta, także dopiero po świętach wysyłka świeczek nadal będzie trwała, dopóki będziemy mieli wosk, do wtedy będą świeczki. To by było dzisiaj na tyle. Dziękuję Wam za to, że jesteście ze mną, że mnie wspieracie, że gdzieś tam słowem również podtrzymujecie na duchu mnie, Agnieszkę, Krzysia. Tutaj też teraz pozdrawiam Agnieszkę, życzę Ci, Agnieszko, zdrowia, pozdrawiam Krzysia, Tobie również życzę siły i Was wszystkich pozdrawiam tutaj, abyście mieli siłę, zdrowie, żeby był uśmiech na twarzy i w sercu. I pamiętajcie, kochani, nie liczy się to, co materialne, nie liczy się to, co na stole, ale liczy się, kto przy tym stole będzie i co będziemy mieli tutaj, nie tylko ten 1-2 dni, ale cały rok, bo święta tak naprawdę trwają cały rok, nie tylko te 3 dni. Ja to powtarzam już do znudzenia jak mantrę, ale tak jest, że ludzie się zastawiają, gdzieś tam się szykują do tych świąt, ale pójdźmy w kolejkę do sklepu. Jeden drugiego przepycha, jeden drugiemu nie ustąpi. Warczymy na siebie jak takie wściekłe psy. No to chyba nie tak powinno być, bo najważniejsza kwintesencja tych świąt to nie jest stół, nie jest to, co na nim będzie. Także życzę Wam umiarkowania i
skromniejszych tych świąt, a bogatych wewnętrznie, bogatych duchowo. Przede wszystkim odłóżcie tematy drażliwe na bok, nie kłóćcie się i radujcie się. Tego Wam, kochani, życzę, a dzisiaj do następnego.